to, że jeszcze szkieł pewnie jest rozsypany. Tak, to już kultura. Tak, ale jeżeli tak to ma wyglądać, to sorry, to ja... To nie ma o czym mówić, to szkoda w ogóle o czym mówić. I w ogóle to podejrzewam, że to jest... Na pewno panowie nie będziecie budowali ścieżek ekstra rowerowych czy pieszo rowerowych, tylko przy okazji budowania ciągów komunikacyjnych dla samochodów. Więc to na pewno w ten sposób będzie. Poza tym jeszcze, jeżeli już jestem przy mikrofonie, to mam takie pytanie, bo z tego gąszczu informacji tutaj, panowie odnowicie pewne odcinki, a mam pytanie na przykład, jakie będzie połączenie między ulicą Jaśminową a Graniczną. Bo tak, znowu będzie coś ładnie budowane, jakiś odcinek oddany, ale nie będzie połączenia. Przepraszam, czy jako prezes stowarzyszenia najbardziej... Jeździ na rowerze, mógł tu przyjść, czy coś, każdy jest zainteresowany, czy jeździ, czy nie jeździ rowerem, czy porusza się komunikacją miejską, czy samochodem, tak, konsultacje są dla nie tylko mieszkańców, ale i gości, tak? Nie było to zabronione, czy była informacja poprzez media, poprzez nasze strony internetowe, więc to nie było tak, że kogoś ograniczaliśmy do przyjścia na konsultacje. Innego pytania, bo tutaj raczej wydaje nam się, znaczy nie wydaje nam się, zgodnie z podręcznikami wszelkiego typu projektowania dróg dla rowerów, powinniśmy zacząć od początku. Państwo tutaj chciały zapytać, czy Państwo w ogóle na początek podzieli ich drogi na kategorie. Dlatego, że jest to o tyle ważne, że tylko i wyłącznie taki podział na kategorie daje możliwość stworzenia sensownej siatki. I tutaj mam całą właściwie cały taki podział plus propozycje do tego, bo nie ukrywam, że jako Stowarzyszenie Rowerowych Grudziąc chcielibyśmy tu nawiązać taką współpracę w celu tego, żeby, bo to jest właściwie miasto, w którym my jesteśmy, żyjemy, znamy niuanse tego miasta. Nie ukrywam, że chcielibyśmy Państwu pomóc, jeżeli ta koncepcja ma już powstać i ma mieć ręce i nogi, ale przede wszystkim chcielibyśmy zapytać, no dlaczego nie zostało to zaczęte w takiej kolejności, że najpierw powinna być siatka tras głównych. One łączą wszystkie ważniejsze obszary miasta i główne węzły tras rowerowych. Funkcją takich tras jest obsługa ruchu międzydzielnicowego oraz ich najważniejszych relacji w skali miasta. Teraz tak, nie trudno zauważyć, że Grudziądz jest miastem podłużnym wzdłuż Wisły. I od tego właściwie powinniśmy zacząć. Od Mniszka, czyli z południa na północ. To powinien być pierwszy krok, który powinien zostać poczyniony. To jest pierwsza nasza taka uwaga. Dzielimy tutaj tak naprawdę według wytycznych, które byśmy wzięli z dowolnego miasta. Mamy trasy główne, trasy zbiorcze, które łączą się z trasami głównymi, trasy lokalne i trasy szlaki rekreacyjne. To jest taka pierwsza rzecz. Mamy też takie pytanie, czy Państwa projekt odniesie się do istniejących dróg, które albo nie nadają się do jazdy, albo nie spełniają podstawowych wymogów dróg dla roweru. Przykłady części drugiej, mamy mnóstwo takich przykładów na początek i myślę, że te przykłady powinny nam pomóc w tym, żeby pokazać, że jest naprawdę potrzeba nawiązania tej współpracy. Kierowanie się ciągłą pomarańczową linią otrzymaną na mapce z Urzędu Miasta w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistości, którą powinna zbadać firma. Zbadanie tego stanu stanowi przedmiot zamówienia. I tak naprawdę z tego, co Państwo przedstawili, widzimy, że większość rzeczy nie została zbadana, co potrzeby przykładami z dalszej części. Nie wiem, ja przepraszam, bo to troszeczkę długo potrwa, ale tutaj przygotowałem cały szereg rzeczy, które no, przeanalizowaliśmy z grubsza, ale tak naprawdę nie mieliśmy dużo czasu, bo 3 dni w sumie mieliśmy na przygotowanie, dowiedzieliśmy się o konsultacjach na 3 dni przed. Tak swoją drogą chciałbym zwrócić uwagę, że jest portal na domenie grudziasz.pl. Najprawdopodobniej założony przez Urząd Miasta, bo na tej domenie zakłada Urząd Miasta strony, jak konsultacje.grudziasz.pl. I ostatnia informacja, która się tam pojawiła, jest z października ubiegłego roku. Także nie wiem, skąd mamy czerpać informacje. Potrzebujemy, tak samo, jeżeli będziemy chcieli nawiązać współpracę, potrzebujemy więcej materiałów. Czyli musimy z wyprzedzeniem dostać odpowiednie materiały, bo nie jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin, jesteśmy ludźmi pracującymi zawodowo, działamy społecznie, nie oczekujemy żadnej gratyfikacji tutaj finansowej,
Ale jedną rzecz byśmy chcieli mieć, jeżeli nawiążemy tą współpracę. Chcielibyśmy, żeby w mediach wyraźnie było powiedziane, że koncepcja została utworzona przy współpracy Stowarzyszenia Rowerowy Grudziądz. Jest to rzecz, która jest nam potrzebna, chociażby dla wizerunku naszego stowarzyszenia. My działamy, wkładamy dużo pracy. Ale panie Tomku, proszę o merytoryczne pytanie. Merytorycznie już przechodzę. Takich dróg i punktów mamy mnóstwo właśnie, o których mówiłem. Mamy też wiele problemów innego rodzaju, jak spory z władzami o najprostsze sprawy w kwestiach dróg dla rowerów, jak choćby zwykłe przestrzeganie prawa i logiki. Słupy na drodze czy wysokie krawężniki mamy też. Mam tutaj na przykład pismo odpowiedź Zarządu Dróg Miejskich, które mówi, że słupów nie usunie z drogi, mimo że prawo zakazuje stawiania. Panie Tomku, prosimy do koncepcji, tak? No teraz tak? Nie wyciągajmy sobie tu, co i było. Po prostu jest temat konsultacji na temat rozwoju, więc proszę. Nawiązuję, panie dyrektorze. Zastanawiam się w takim razie, w jaki sposób będą te drogi tworzone, jeżeli w tej chwili nie jesteśmy opanować podstaw budowania dróg dla rowerów. Koncepcja będzie uwzględniała likwidację tych wszystkich niedoborów. Tak jak pan projektant na wstępie wspomniał, tak? Stwierdzono przy inwentaryzacji uchybienia w tych ścieżkach. To mam taką propozycję. I koncepcja będzie uwzględniała likwidację tych barier. A ja mam taką propozycję w związku z tym. To może do projektu dołączyć wstęp w postaci wyłuszczenia konieczności stosowania naczelnych zasad tworzenia przyjaznej rowerzystom infrastruktury wraz z listą rozwiązań zakazanych. Czyli może coś takiego w tej koncepcji być załączone? Na przykład raz definitywnie, że zgodnie z prawem nie może stać słup na drodze. Bo tego się boimy, że będzie kontynuacja tego, co jest obecne w rzeczywistości. Następna rzecz. Czyli będą słupy na drogę, są do sporadzki. Będą. No nie wiem, no chcielibyśmy, żeby ta koncepcja, skoro już miasto rzeczywiście wydaje pieniądze, my się bardzo cieszymy, że ta koncepcja powstaje, ponieważ mamy wielką nadzieję, że ta koncepcja pomoże nam rzeczywiście uporać się z problemami, które mamy, a mamy tych problemów naprawdę mnóstwo. My staramy się jako stowarzyszenie naprawdę podsuwać cały czas naszym władzom gotowe rozwiązania, sprawdzone na całym świecie, w miastach innych. Niestety jest nam przykro, jeżeli one są ignorowane. Następną rzeczą, no to tak jak mówiłem, chcielibyśmy nawiązać współpracę i chcielibyśmy, żeby było wyraźnie powiedziane, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rowerowym Grudziądz. Mamy naprawdę dużo do powiedzenia, znamy niuanse tego miasta, możemy wskazać rozwiązań, mnóstwo rozwiązań, które byłyby i tańsze, i bardziej logiczne, ale przede wszystkim chcielibyśmy zacząć od właśnie stworzenia głównej siatki, głównych dróg. To byłoby kilka arterii, które przede wszystkim nie mogą być pieszo-rowerowe. Główna arteria ma być, kojarzyć się z dużą przepustowością, ma poprowadzić ten ruch rowerowy, a nie mieszać się z pieszymi, gdzie pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. Chodzi o to, żeby wytyczyć tę główną arterię. Nie chcemy też pójść taką drogą, że na każdej małej uliczce będzie droga dla rowerów, jeżeli na przykład jest to niepotrzebne. Mamy tu też dobre przykłady, chcielibyśmy pochwalić na przykład ulicę Konstytucji 3 Maja. Będziemy się tym przykładem wspierać, bo tam naprawdę są dobre rozwiązania, kiedy się jedzie ulicą Konstytucji 3 Maja od strony ulicy Południowej. Nawet się nie czuje, jak bezpiecznie wjeżdża się na drogę dla rowerów. Przede wszystkim też chcielibyśmy ustalić jednoznaczną definicję trasy rowerowej, bo trasa rowerowa to nie to samo, co droga rowerowa. Trasa rowerowa to logiczne połączenie jezdni z drogami dla rowerów. Tam właśnie przy Konstytucji 3 Maja, od tej strony, którą wspomniałem, jest bardzo, bardzo prawidłowo. Zabiegaliśmy o takie rozwiązania i tu dziękujemy Zarządowi Dróg Miejskich. Są poszerzenia, są profile łuków właściwie, jest nawierzchnia. Jest wszystko, czego chcieliśmy. Następną rzeczą, do której chciałbym się odnieść, badanie natężenia ruchu rowerowego. To może być bardzo mylące, ponieważ jest ono wynikiem jakości infrastruktury. I właśnie po to ją chcemy poprawić, żeby zwiększyć natężenie udziału rowerzystów w ruchu miejskim. Główną przyczyną małego ruchu rowerowego, właściwie jest duży ruch rowerowy, ale tego, że nie jest tak, jak powinien być, jest zły stan infrastruktury rowerowej. A teraz część druga, jeżeli można. Konkretne przypadki, żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni. Pierwszy. Grudziądz to miasto biegnące wzdłuż Wisły, tak jak mówiłem.
Więc trakt północ-południe należałoby potraktować priorytetowo jako główną arterię miasta, potem do tego traktu podłączyć arterie biegnące wzdłuż dzielnic wysuniętych na wschód. I powstałoby kilka takich odnóg, a dopiero dołączać trasy zbiorcze. To jest podstawa, taki ścieżek nam powstanie. No, i teraz odnośnie tego. Traktem powinien być w większości uważany przebudowany w celu usprawnienia ruchu rowerowego. Między innymi oddzielić ruch rowerowy od pieszego, zlikwidować niepotrzebne zmiany stron torowiska. Bo tutaj Państwo też wspomnieli o zmianie jezdni. To jest wbrew wszelkim zaleceniom budowy dróg dla rowerów. Wzdłuż szosy toruńskiej jest dostateczna ilość miejsca pod osobną drogę dla rowerów. Tam mogłaby powstać naprawdę ładna droga dla rowerów. Jest prosto i szeroko. Odcinek nad kanałem Trybka jest chyba najbardziej uzasadnionym traktem w Grudziądzu, ale w fatalnym stanie technicznym. Wskazany jest jego kapitalny remont. A objazd ogrodu botanicznego jest ruchem w bardzo złym kierunku. Walczyliśmy o ten ogród, to jest bardzo uzasadniona arteria nad kanałem Trybka. Wystarczyłoby przywrócić znak. W tym przypadku na przykład moglibyśmy pójść na kompromis, droga pieszo-rowerowa, rzeczywiście mieliby tam pierwszeństwo piesi i byłaby sprawa prawnie załatwiona. I w ogóle żadnego budowania objazdu, tam nawet patrzyliśmy, jest bardzo ciężko terenowo, tam się praktycznie nie da nic zrobić. Brak przejazdów wielokrotnie na tym odcinku. Zwykłe przejazdy dla rowerzystów wystarczyłoby wprowadzić chociażby przez karabinierów. Brak skomunikowania z ulicą Paderewskiego. Jest tam prowizor, jest tam taka na przykład, tak jak się kończy ta droga wzdłuż kanału Trybka, jest taka prowizoryczna kładka. Można by zwykłą taką kładkę zrobić. Kto odważny, to jedzie tą kładką. Ona jest bardzo wąska i się kiwa w dodatku. Ale takie coś można by zrobić na stałe. I już mamy wjazd do Paderewskiego. Brak połączenia z ulicą Łyskowskiego. Teraz następna rzecz. Na mapie brak rozgraniczeń dróg rowerowych, już wspominaliśmy, pieszo rowerowych. Czyli Państwo właśnie nie mają tu informacji, te pomarańczowe linie, które istnieją, gdzie jest pieszo rowerowa, gdzie jest właściwie rowerowa. Mamy takie informacje, takie zestawienie zostało przekazane Zarządowi Dróg Miejskich. Także jest to zweryfikowane. Bardzo się cieszę. Chcielibyśmy. Aktualne, aktualne, co tu jest? Tak. A jak kto widział drogę rowerową między Rządzem a Strzemięcinem? Pan numer 40. Panie Grzegorzu, wiecie nic o tego. Pan drogi rowerowej nie widział. Chyba, że w nocy wybudowano. Dobra, jedziemy dalej. W takim razie. Rondo Hoffmana. Czy Państwu wiadomo, gdzie to jest Rondo Hoffmana? To jest skrzyżowanie ulicy Śniadeckich, Korczaka pod osiedlem Strzemięcin. Tam na mapie mają Państwo zaznaczone jako ciągłość i nic Państwo nie wspominali na ten temat, co do rozwiązania tego makabrycznego, wręcz bym powiedział, przypadku. To, co Pan projektant powiedział, jest przewidziane po prostu do budowy ścieżki po drugiej stronie, jeżeli o, i to jest właśnie nasza taka propozycja, gdyby z drugiej strony właśnie jeszcze pociągnąć na dół wzdłuż ulicy Śniadeckiej, to można by to włączyć na poczet Wiślanej Trasy Rowerowej. Tak, w ramach ulicy Kalinkowej do góry i pomiędzy Zatokami przy Śniadeckiej bodajże 76-8, tam był przejazd na istniejące ścieżkę rowerową. No i bardzo to nas cieszy. Teraz tak, pytanie. Ulice są takie w naszym mieście, bardzo w centrum. Dworcowa, Fosza, Rapackiego. Tu można by spokojnie uznać, że drogi rowerowej nie ma. Ale była wspomniana, że jest przewidziana. Z tym, że mamy tutaj nawet takie troszeczkę inne rozwiązanie, bo uważam, że no, tak naprawdę, panie dyrektorze, a gdzie tam jest miejsce na zbudowanie tej drogi rowerowej? W jaki sposób ona będzie? Tam jest jezdnia, tam są momentami i tak wąskie chodniki na narożach domów, że nie ma tam jak wcisnąć. Trzeba by wykroić kawałek jezdnia. Z tego co wiem, to w naszym mieście nie chodzi do Kakubę. Pan dyrektor wspomniał, że jest taka możliwość wydzielenia jezdni pasa ruchu. A tu my mamy taką na przykład propozycję, oczywiście to jest tylko propozycja konstruktywna, żeby, gdzie tutaj mam, skomunikować Rondo Rydza Śmigłego, czyli to przy Alfie, wzdłuż torów pod wiaduktem, widziałem, że tam Państwo mają częściowo, tylko potem ona się cofa gdzieś w kierunku ulicy Narodowicza, a
czy nie ma możliwości przejechania pod wiaduktem Halera, wzdłuż Halera, czyli pod wiaduktem dalej i dalej wbić się w Batorego. Batorego tam jest właśnie dalej, jest za teatrem, nad kanałem Trynka i komunikuje się od razu z drogą Czarna Droga. I byłoby to naprawdę świetne rozwiązanie. Następna sprawa, no takich rozwiązań możemy namnożyć, to jest tylko namnożone tak na chwilę obecną. Możemy nad tym grubo popracować. Dlatego panie Tomku wspomnieliście, żebyście mieli więcej czasu, jest te 10 dni pod przedstawieniem tej koncepcji. Na pewno się sprawdzimy. Żeby te wszystkie uwagi przekazać, my z projektantami się spotkamy i myślę, że nie będzie problemu, żebyśmy pana jako prezesa stowarzyszenia zaprosili do nas i żebyśmy wspólnie omówili te wszystkie uwagi. Tak jest. Następny punkt mam, szósty, siódmy. Z Alei 23 stycznia nie ma żadnego połączenia z ulicą Rapackiego i Czarną Drogą, pomimo że tam jest na tym planie ciągłość. Nie ma tego ani w przewidywanych remontach, nie ma. Tak naprawdę tam jest tu kawałek, tam kawałek, o kawałeczku, człowiek nie wie gdzie ma jechać. Nie ma żadnego połączenia przejazdu przez Rapackiego, nie ma nic. Tam są tylko fragmentaryczne kawałki i właściwie to jest jeszcze z czasów, kiedy drogi dla rowerów były budowane za pomocą puszki farby i znaku drogowego C13. Tak mamy również na Dworcowej, tak mamy na wzdłuż Fosza i tak mamy też chodnik przedzielony na pół i postawiony znak droga dla rowerów. Czyli generalnie dlatego mówię, że można było znać, że tego nie ma. Dalej, ze Strzemicina na Żądzy, to pan Grzegorz właśnie mówił, wjedzie szlak rowerowy, nie droga dla rowerów. Tam nie ma drogi dla rowerów. Tam jest tylko i wyłącznie szlak za pomocą tabliczek wyznaczony. Nie ma tam drogi dla rowerów. Fizycznie w ogóle nikt tam niczego nie uczynił poza znaczkami. Połączenie Chełmińskiej od Jackowskiego, Kasprowicza, Solidarności. Tam, jak się jedzie z ulicy Solidarności, ona się urywa w pewnym momencie przy zjeździe na ulicy Kasprowicza i nie ma tej drogi. A to jest bardzo potrzebny, bo to jest bardzo potrzebny kawałek, ponieważ właściwie mamy taki rozjazd na wschodnią część miasta. I to jest oczywiście przejazd, który był, który można było jeździć chociażby jezdnią, tylko został zabrany przez budowę trasy średnicowej. Kolejną rzeczą, którą zabrała trasa średnicowa, to jest, tą lukę można by uzupełnić, powstaje w wyniku wybudowania średnicowi Kraszewskiego koło serwisu Opon w kierunku lotniska. Bardzo uzasadniona droga, tego nie widzieliśmy, tam dużo pieszych chodzi i rowerzystów jeździ. Niestety zabrakło już funduszy na to, żeby powstał tam jakiś wiadukt czy jakiś przejazd. Wiem, jaka jest sytuacja prawna, jeżeli chodzi o podwyższenie prędkości, więc mógłby tam równie dobrze, widzieliśmy w zamówieniu, że również przewiduje się różnego typu wiadukty. Tam przydałby się bardzo wiadukt. Walczyliśmy o to i szkoda no, na przykład, że to się tu nie pojawiło. Punkt 11. Mikołaja Zylińska i Waryńskiego. To jest nowa inwestycja. No i zastanawiamy się, gdzie tu ma powstać droga dla rowerów. Czy będzie świeża, nowa inwestycja rozryta z powrotem i powstanie droga dla rowerów? No tak się zastanawiamy, bo tam jest projektowana droga dla rowerów. No i tak naprawdę już podnosiliśmy ten problem, że to była zmarnowana inwestycja, ponieważ można było przy okazji zrobić drogę dla rowerów. Nie ma tam drogi dla rowerów. Tam była, to była jedna z pierwszych w Grudziądzu. I po inwestycji. Czy, no nie wiem, jak Państwo sobie to wyobrażają, że teraz nową inwestycję będziemy robić i zwężać jezdnię, czy w jaki sposób tam powstanie? To jest wszystko nowe. Ścisłe centrum. Taka propozycja. Strefa 30, czyli ta spowolnionego ruchu, to jest bezpieczeństwo przede wszystkim nie tylko dla rowerzystów, ale i dla pieszych. Po to się robi strefy spowolnionego ruchu. Centrum w niczym to nie utrudnia dojazdu. Natomiast podnosi znacząco bezpieczeństwo. No i oczywiście bardzo ważna rzecz, o którą też już wielokrotnie prosimy. Otwarta dla ruchu rowerowego. Uważam, że w centrum miasta, i to jest z doświadczenia innych miast, powinien być wszędzie tabliczka T22, zakaz ruchu T22, czyli nie dotyczy rowerzystów. Mamy takie przykłady, udało nam się poprosić Zarząd Dróg Miejskich, za co również dziękujemy. Mamy takie ulice, gdzie zakaz nie dotyczy. Jest to bardzo uzasadnione i bardzo bezpieczne, bo osoba jadąca na rowerze widzi się z kierowcą, który jedzie z naprzeciwka. To jest bardzo uznane w całej Europie za bardzo bezpieczne rozwiązanie. W
Paderewskiego, tej drogi, no to jest karykatura drogi dla rowerów. Jest pośliwisko grudziąskie, gdzie nie wiem, czy Państwo tam też jechali rolkami, na rolkach, jak Państwo mówili, ale tam przede wszystkim to jest nasiane słupami. Usłyszałem już nawet taką informację, że Energa będzie niektóre słupy likwidować, aczkolwiek nie ze względu na rowerze słup, a na to, że są przestarzałe. Następna rzecz. Jana Pawła II jest bardzo uciążliwa do jazdy na wierzchu. Tam również jest na tyle szeroko, że można by zbudować, zostawić tak, jak zrobić w Gdańszczanie. To, co było drogą pieszo-rowerową z kostki betonowej, fazowanej, uciążliwej, niechcianej na całym świecie na drogi dla rowerów, zrobić osobną drogę dla rowerów. Naprawdę technicznie nie ma tam problemu. Można by to ująć w projekcie i wtedy, jeśli będzie to ujęte w koncepcji, będzie można dokonywać starań o to, żeby to weszło w życie kiedyś. Następna rzecz. No tu akurat chciałem znowu przywołać ten przykład fajny Konstytucji 3 maja. Fajny. Taka droga by się przydała przy Jana Pawła II. Skrzyżowanie Jana Pawła II z Wyspowskiego. No, zero połączenia jest. Nie ma nawet przejazdu. Po prostu nagle dojeżdżamy do Łyskowskiego i trzeba stać się pieszym. Nie ma żadnego rozwiązania. Też nie widzieliśmy u Państwa w koncepcji. Dalej, Łyskowskiego fatalne rozwiązanie konstrukcyjne. Zwłaszcza w kwestiach przycinania przez skrzyżowania. Tam się jedzie i ryje zębami na każdym skrzyżowaniu. Bo oprócz tego, że jest wysoki krawężnik, to jeszcze ryjenka odpływowa na każdym przejeździe. I to też takie nasze pytanie, czy Państwo takie rzeczy zamierzają w tej koncepcji uwzględnić, bo warto naprawdę coś takiego uwzględnić, bo nie wiem, może będzie to dla naszych władz jakieś obligujące, a przynajmniej jak coś będzie na papierze, no to będziemy do tego się odnosić. Oczywiście, jeżeli chodzi o uwagi tego typu, bardzo szczegółowe rozwiązania na danym miejscu, jeżeli chodzi o brak przyjazdu, jeżeli chodzi o rynienko, o wysoki krawężnik, na istniejącej infrastrukturze, tego typu uwagi zostały realizowane. Więc wszystkie te wady, o których Pan wspomniał, czyli słupy w drogach rowerowych, czyli brak przyjazdów, zostały tej uwagi przekazane w formie inwentaryzacji stanu istniejącego. No bo my dlatego nie zaznaczamy tego tutaj, gdyby na tej mapie miał... Ja może się wetnę, bo ja miałem przyjemność przeskazania. Na tej drodze jest. A życzylibyśmy sobie, żeby to było każdy, dosłownie każdy, bo ogólne stwierdzenie, że tam jest przekroczona skrajna, bo są słupy w skrajni, nic nie wnosi. Trzeba pokazać, który słup i który krawędź. No i w tym przypadku tam nie ma. Oferujemy, jak przypominam, że oferuje realizację. Jedziemy dalej. No Łyskowskiego oprócz tego, że ma te przejazdy strasznie fatalne, nawierzchnia i tak dalej, to jeszcze dodatkowo jest ten problem, gdzie zmienia ona stronę jezdni. Następna rzecz. Lotnicza w kierunku Ronda Andersa. I tu Państwo uzupełniają mnie jako fragment brakujący, gdzie na tak zwanej Abisynii się tam kończy, ale ona tak naprawdę, ta droga nie spełnia już warunków drogi dla rowerów dużo wcześniej od ogrodów działkowych, gdzie ma tylko metr szerokości i latarnię w powierzchni. Następna rzecz. Jezioro Rudnickie. Skąd przerwa na wysokości plaży Delfin? Nie można by tak zrobić, żeby objechać to jezioro? To jest teren gminy. Również tam dookoła? No to w takim... Więc jeżeli powiem, te wszystkie wyprowadzenia poza granice miasta, jak Państwo wiecie, miasto podpisało porozumienie w ramach tak zwanych zintegrowanych inwestycji, które wspólnie realizować te zadania właśnie związane nie tylko z infrastrukturą rowerową, ale inne, które będą służyły zarówno mieszkańcom miasta, jak i gminnościom. Ja tu jeszcze chciałbym się odnieść do tego zwane takich tras, które byśmy wskazali, że one są po prostu turystyczne. Takie rozwiązanie, jak jest u nas na przykład w lesie garnizonowym, w tym lasku garnizonowym, czyli utwardzona droga gruntowa, to jest bardzo piękne rozwiązanie i to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Tam tylko parę drobiazgów można by jeszcze, że tak powiem, wprowadzić, rzecz do poszerzenia nauka i byłoby ok. To jest rzecz, którą chwalimy. W lesie garnizonowym powstała całkiem ładna droga. No szkoda, że nie ma podziału, no ale w lesie, no powiedzmy, nie będziemy się przy tym upierać. Jest to droga turystyczna i jeżeli starczy miejsca, mogłaby być tylko rowerowa, ale pieszo-rowerowa też nie jest zła w tym miejscu, bo tam nie ma dużego natężenia.
We wszystkich lasach, tak jest, tam gdzie jest, czy w lesie rudnickim, tego typu nawierzchnia jest jak najbardziej uzupełniona. To znaczy, pan projektant wtedy powiedział, że będzie cała szerokość jezdni poszerzona i utwardzona w taki sposób, żeby umożliwić ruch jakby awaryjny samochodowy, który jest tam dopuszczony dla służb komunalnych, ale głównie rekreacyjny dla rowerów i pieszych. No właśnie rozwiązanie tego typu, na przykład jak pas serwisowy przy Siedliczówce, jest również dobrym rozwiązaniem, tylko troszeczkę no, zostały zniweczone połączenia tych kawałków. Gdyby porządnie rozwiązać te połączenia, byłoby naprawdę fajnie, bo tam jest na przykład chociażby wzdłuż chyba drugi etap trasy siedlicowej jest bardzo duże natężenie ruchu turystycznego. Tam ludzie chodzą na spacery, tam ludzie jeżdżą rowerami, jeżdżą na rolkach, bo to jest świetne miejsce do jazdy na rolkach. Gdyby chociażby ten kawałek, przykład, który łączy te pasy serwisowe, poszerzyć do szerokości nie wiem, 3-4 metrów, tam są naprawdę świetne warunki do tego. Postaram się w koncepcji to uwzględnić. Ale nie? Następna rzecz. Już właściwie dochodzę do końca tych takich przykładów tak naprawdę, które tutaj przytoczyliśmy na szybko. Warszawska. Braki w przejazdach. Bezsensowne zmiany stron jezdni. Mówimy do wyjazdu na Węgrowo. Kilkadziesiąt krawężników w poprzek i notoryczne przerwy na wierzchni. To jest następna rzecz, którą chcielibyśmy podnieść. Nie wiem, czy przy Konstytucji 3 maja już jest to działanie celowe i świadome, że nie ma tam przerw na wierzchni, bardzo dobrze, chwalimy. Chcielibyśmy, żeby tak było wszędzie. Dlaczego podnosimy? To nie jest wcale taki błahy problem. Jeżeli każdy wyjazd z posesji jest obrzeżony krawężnikami, jest zmiana na wierzchni, po pierwsze, jest to duża trudność i koszt łączenia tych nawierzchni. One się i tak zapadają i tak się łomoże po tych krawężnikach. A druga rzecz, dużo ważniejsza, to jest bezpieczeństwo. Z reguły kierowcy samochodów jeżdżą intuicyjnie. I chodzi o to, że kiedy kierowca widzi, że on ma ciągłą nawierzchnię, a ja jako rowerzysta nie, w tym momencie zdarzają nam się właśnie tego typu kolizje. Byliśmy nawet uczestnikami takich tego typu kolizji, gdzie jeszcze kierowca na nas nakrzyczy, bo on uważa, że ma pierwszeństwo. Sugeruje mu to ciągłość nawierzchni. Chcielibyśmy, żeby skoro idzie wzdłuż jezdni droga dla rowerów, to ona powinna być ciągła, skoro tak ma pierwszeństwo. To tak przy okazji w kwestii warszawskiej. Też można tu uwzględnić jej przebudowę. Zlikwidowano tam przejazdy dla rowerzystów. Następna rzecz. Mapa pokazuje kreskę wzdłuż Wisły. Jako inwestycję w budowie, czyli zielona. Jednak z map otrzymanych od prezydenta, wiceprezydenta Sikory wynika, że Góra Zamkowa ma być połączona górą z drogą tą WDR na wysokości wędkarskiej. Tam aż się prosi, tam już jest ta droga tak naprawdę. Wystarczy tylko zrobić zjazd obok ze schodów i już mamy połączenie z Górą Zamkową. I kawałek dorobić do samej Zamkowej. Mamy takich przykładów sporo i możemy naprawdę je mnożyć. Rondo Wyszyńskiego. Rondo Wyszyńskiego to jest to, gdzie Jana Pawła II się łączy z Paderewskiego, tą taką naszą pokazywaną jako bardzo, bardzo zły przykład. Ale nie ma połączenia od strony północnej Jana Pawła II z Paderewskiego. Nie ma, tam jest na wysokości Biedronki. Z obu stron w ogóle nie ma też przejazdu pomiędzy jedną stroną ulicy Jana Pawła II a drugą. Czyli tak naprawdę nie ma możliwości kontynuacji jazdy. Brak wygodnych połączeń z dworcem od strony południowo-wschodniej, to też nasi użytkownicy tutaj donosili. Czyli na przykład z osiedla lotnictwo jest tak, powstał też taki ten etap trasy siedlicowej, nie pamiętam już nazwy ulicy, który idzie wzdłuż torów. Z wiaduktu, gdzie się jedzie prościutko z Gdyńskiej. Ulica Łąkowa, tak. Tam prosiło się przy inwestycji, żeby zrobić drogę dla rowerów, no ale niestety nie starczyło. Jeszcze taka sugestia, że jeżeli... A właściwie to by wystarczyło. Brawo. Oczywiście podkreślam, że to są tylko przykłady i tego, gdybyśmy przejechali całe miasto, mielibyśmy tego... No Państwo musieliby tu prawdopodobnie z nami do rana albo przełożyć to spotkanie. Jeszcze jedną rzecz chciałbym na zakończenie podkreślić. Liczymy, że ta konsultacja jest konsultacją wstępną, czyli taką, że tak powiem, na zasadzie przekazania swoich
informacji tego, jak my to widzimy i naprawdę to się da wypracować, tylko musimy, tak jak powiedziałem, no, nawiązać współpracę. Panie Tomku, uzupełnieniem tego, no proszę, jeżeli chodzi o zbieranie materiału do tej koncepcji, to było ogłoszenie przed w ogóle ogłoszenie całego zamówienia publicznego, więc prosiliśmy o te uwagi. Trochę spłynęło tych uwag, ale jak najbardziej teraz te uwagi są słuszne, będziemy je uwzględniać w koncepcji. No tak naprawdę wtedy też nie wiadomo było, o co tak naprawdę z tą koncepcją chodzi i nie wiedzieliśmy, czy chodzi o trasy, czy mamy wskazywać jakieś rozwiązania. Poza tym troszeczkę nas to ugryzło o tyle, że my od lat wskazujemy wszelkiego typu rozwiązania i nagle pojawia się jakaś koncepcja i pyta się u nas o to samo. No troszeczkę to było takie powtarzanie się. No ale myślę, że nie będziemy już aż tak daleko wracać. Trzeba przejść do tego, co mamy tutaj, także liczymy na ścisłą współpracę i więcej konsultacji. Ja mam takie pytanie. Myślę, że Państwo zaplanujecie główne trakty, czyli północ, południe i dwa, trzy łącznikowe. Czy to będą zrobione logicznie? To znaczy dwie sprawy. Pierwsza, jakość nawierzchni, bo wszyscy dobrze wiedzą, że Generalna Dyrekcja robiła specjalne badania. Koszt asfaltowej ścieżki jest dwa razy niższy niż kostki. U nas się uparcie robi kostkę, tłumacząc, że jakieś troszkę wzdłużne wytłumaczenia, że nie pasuje do poprzedniej nawierzchni i tak dalej. Druga sprawa, bezpiecznego i szybkiego, bo to główne trasy powinny być w miarę szybkie, że mogę jechać powiedzmy te 30 na godzinę bez żadnego problemu, a nie jak teraz na zakręcie wypadam ze ścieżki rowerowej. Dla odpowiednich dróg są odpowiednie promienie wyprowadzenia. I trzecia sprawa, u nas jest taka no, głupia moda na rondach, od wyprowadzania ścieżki rowerowej 15-20 metrów dalej. Mam samochód za plecami, a kierowca nie wie, czy ja objeżdżam rondo, czy będę jechał prosto. To są takie trzy główne rzeczy, które w zasadzie powinny dotyczyć tych głównych traktów. Nie mówię o tych łącznikowych, czy jakichś tam leśnych. I taka prośba, żeby w tych informacjach też na początku były te rzeczy naprawdę wyszczególnione. O tych głównych traktach, bo to oni bo ja jeżdżę turystycznie akurat, ale widzę, jak jest dzień do pracy po cienku, o godzinie tam 5 jadą po tych kociłkach i kolega wczoraj właśnie przyjechał z Bolesławu i ponad godzinę jechał z Rządza do Tarpna. No bo takie, co kawałek zejść z roweru, co kawałek właśnie chciał jechać prawidłowo, a przyjechał na Gaskim obsiadły. Bo taka jest nawierzchnia. Dziękuję. Denisa Romanowskiego. Czy na ten temat się coś myśli, żeby ten wyjazd był bezpieczny, żeby ten rowerzysta mógł przejechać przez ten most, nie kolidując pieszy. Tam doszło z tego czasu do tragicznego wypadku. A w kontekście mam po prostu, myślę tutaj o tej ścieżce kolejowej, nie wiem co to jest za traktam. Widzimy wszyscy, że on jest niewykorzystany. Ja wiem, że to jest własność czyjaś, to nie jest miasta kolei, ale czy nie można w jakiś sposób było się po prostu stać? Jeżeli chodzi o, występowaliśmy oficjalnie do PKP, pan radny Michał Rzepek na sesji parę lat temu pytał o to, więc do niego poszła ta oficjalna informacja, że my nie wyrażamy na to zgodę, ponieważ jest to chodnik technologiczny. Projektanci w koncepcji założyli dowieszenie do istniejącej konstrukcji elementów, które mogłyby umożliwić wybudowanie na moście nowej ścieżki rowerowej. Nie wiem, jak na to się zapatrzy właściciel, czyli polskie linie kolejowe, tak? Jak właściciel. Jest, no, nie jesteśmy właścicielem. To jest zabytkowy, tu może jeszcze być większy problem z pokonaniem tej bariery w Polsce. No akurat, no nie wiem, no pierwsze zdanie, no ma właściciel, tak? Który jest PKP, PLK i no to od nich zależy, czy wyrażą na to zgodę. Ale o podwieszaniu, no to całe do mocy, to nie jest właściciel PKP? Tak. Właśnie z tym drogą, tak? Która tam biegnie szlaką? Tak, jeżeli chodzi o utrzymanie nawierzchni, właścicielem, no jakby i tak działka jak wskazuje, no właścicielem jest PKP. Utrzymaniem nawierzchni zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Bydgoszcz, a utrzymaniem oświetlenia ulicznego miasta Grudziądz. Czy panie dyrektorze, można by było może ponowić tą prośbę, bo to było jednak kilka lat temu składane. Może ktoś tam się zmienił inaczej na to wszystko patrzy. Nie ma problemu, możemy ponowić tą prośbę. Zatężenie tego chodnika, rozumiem, tak, jest to od strony południowej, żeby umożliwić ruch rowerowy, bo już, no mówię, to było wielokrotnie podnoszone nie tylko przez Państwa, ale i przez nas, poprzez Państwa przedstawicieli w Radzie Miejskiej i nie ma problemu, żebyśmy to ponownili. No popieramy, bo to rozwiązanie oczywiście byłoby na zaraz.
Natomiast z tego, co mówił pan prezydent, są duże środki do wykorzystania, więc chcielibyśmy tej rozbudowy mostu, bo to jest bardzo dobra rzecz, praktykowana w wielu miastach, niekoniecznie Polski, ale wiem, że Warszawa na przykład przymierza się do takiego mostu podwieszanego, więc jeżeli da się uzyskać środki na to, to trzeba w tym kierunku też przejść. Fajnie by było coś takiego, bo ten most wielokrotnie podnosiliśmy, mieliśmy nawet różne takie sytuacje, o których nie wspomnę, aczkolwiek naprawdę każdy chciałby, żeby ten most był przejezdny, tam naprawdę jest duży ruch rowerowy, a ludzie się boją o życie, bo tak naprawdę rowerzysta, zgodnie z prawem, żeby przejechać przez most, powinien jechać jezdnią. A kierowcy tego nie rozumieją, są agresywni do tych rowerzystów, którzy jeżdżą prawidłowo, zgodnie z prawem, po prostu jezdnią. I z tym trzeba by coś zrobić, bo to jest tylko i dla bezpieczeństwa. Ludzie ze strachu jeżdżą chodnikiem, czyli tak naprawdę łamią prawo. W to warto uderzyć. A tak przy okazji, jeżeli można jeszcze dopytać odnośnie mostu, bo widzieliśmy tam w projekcie, że jest kreska po starym moście tymczasowym, który był. Czy rzeczywiście się tam planuje budowę nowego mostu? Nie, tam jest proponowana przeprawa promowa. Za rowerzystów? Nie tylko. No, bo aha, to, czyli ogólnie przeprawa... dziwne rozwiązanie by było, jeżeli byśmy tylko dla rowerzystów, no bo koszt tam przeprawy promowej jest dość duży, więc jeżeli by było to, nie wiem, w formie atrakcji turystycznej dodatkowo, to można by razem podjąć przeprawę promową, ona by też mogła służyć. A to teraz mi się rozjaśniło, ale rzeczywiście jest to dobra myśl, bo atrakcja turystyczna jak najbardziej. Można jeszcze krótką uwagę? Mam taką prośbę do panów projektantów, żebyście sobie wzięli te uwagi naszego prezesa do serca, bo naprawdę my o tych sprawach rozmawiamy wielokrotnie, żyjemy tymi sprawami. To są dla nas bardzo istotne rzeczy. A chciałbym podkreślić i chciałbym tutaj usłyszeć od państwa akceptację tego, że najważniejsze przy całym projekcie jest najważniejsze wytyczenie trasy północ-południe. To jest podstawa trasy, bo tam też prowadzi szlak międzynarodowy. I chcemy separację, chcemy, żeby była separacja ruchu, żeby była droga, trasa tylko dla rowerów i piesi osobno. I najlepszym właśnie terenem do tego jest od Panelskiego, wzdłuż Trynki, przejazd koło Starostwa, na ulicę Toruńską i dalej Chełmińską. To rozwiąże połączenie Tarpna z Mniszkiem. I nawet jak ktoś będzie miał tam te kilkaset metrów do dojechania do tej trasy, to jak wjedzie na tą trasę, no to już sobie dojedzie w każde miejsce. Dziękuję. Jeżeli można jeszcze w kwestii na przykład przeszukania głównej trasy rowerowej przez skrzyżowanie ulicy Gdyńskiej i Chełmińskiej. Osobiście uważam, że jest to troszeczkę utopijne rozwiązanie, chociażby ze względu na to, ile się tam czeka na tym moście, na skrzyżowaniu, bo ta sygnalizacja, no tak, jest tam duży ruch, duże natężenie ruchu, no ciężko cokolwiek tam wytyczyć. Natomiast można by to przecież pociągnąć tym traktem, który już jest, tylko on wymaga rozbudowy, czyli nad samym skrajem Wisły. Można by rozbudować tą drogę, która jest wzdłuż ulicy Wiślanej, tyle że zdecydowanie potrzebny tam jest wyraźny chodnik oddzielony od drogi dla rowerów, dlatego że piesi po prostu tam chodzą tylko i wyłącznie naprawdę dlatego, że jest to ciekawy punkt, ale przede wszystkim dlatego, że nie ma gdzie indziej tam spacerować, więc spacerują, nauczyli się już w większości ustępować, ale chociaż nie zawsze. Aczkolwiek no, byłoby to wskazane, żeby tamtędy pchnąć i bezkolizyjnie pod mostem, tak jak jest w tej chwili. No i to dalej, tak jak mówiłem, pod wiaduktem Chełmińska, pod wiaduktem Halera i wbić się w Batorego. Piękne rozwiązanie. No i oczywiście dalej brakuje nam na przykład przejazdu. Wiślana trasa rowerowa, musimy powiedzieć, że nie załatwia, że tak powiem, ruchu północ-południe. To jest rzeczywiście no, turystyczne głównie dochodzenia. Aż się prosi, żeby w Szymłynie dalej ulicę Faleje 23 stycznia, tam gdzie było już kiedyś, zostało zlikwidowane połączenie z areną 23 stycznia. No tam brakuje tego zdecydowanie połączenia. Dziękuję. Państwa, odnośnie tego planu, czy Państwo moglibyście wrócić do tego, gdzie były te założenia, czym powinna być droga rowerowa?
tam gdzie było bezpieczeństwo i tak dalej. Te kilka punktów. Można? Prosić. Tam w punkcie pierwszym było, że droga powinna być atrakcyjna. Co to znaczy? To dla mnie nic. Otóż atrakcyjność to jest wynik tych pozostałych punktów. I gdybyście Państwo założyli tak, że ta trasa musi bezpieczeństwa być bezpieczna, bezpośrednio zapewniać kompość, wygodę, prędkość czy szybkość dojazdu, to ona wtedy się dopiero stanie atrakcyjna. Jeżeli nie ma tego, to ona jest nieatrakcyjna i nikt nie będzie tym jeździć. I dlatego nam się nie podoba na przykład ten fragment, jeżeli chodzi o park botaniczny, czy transport botaniczny, bo przez to, gdy ona będzie wyprowadzona na ulicę Piłsudskiego, ona straci atrakcyjność. Nikt nie będzie jechał Piłsudskiego, będzie jechał tam. Albo będzie uciekał na drogę do góry, na Legionu, żeby załatwić coś w mieście. Typu biblioteka i tak dalej. Więc proponowałbym ten punkt atrakcyjny w ogóle zmienić i patrzeć na resztę pod właśnie tym kątem atrakcyjności. Nie ma sensu budowania drogi znikąd do nikąd, bo nikt tam nie pojedzie. Nie ma sensu budowania pięknej drogi, która jest z kolei dziurawa albo ma tyle przejść czy przejazdów, że traci się więcej niż idzie się pieszo. To jest bez sensu. A tak jest, bo w tej chwili na istniejących drogach rowerowych, wierzcie mi panowie, jedzie się o wiele dłużej kolejny jakiś konkretny odcinek, niż jadąc ten sam odcinek drogą, ulicą, jezdnią. Tak nie powinno być. I to od razu wyklucza atrakcyjność tej drogi i powoduje to, że rower nie będzie wykorzystywany do transportu. A o to nam chodzi. Nam nie chodzi, bo teraz chwalimy, czy ganimy tą tak zwaną wiślaną trasę rowerową, ale ona jest właśnie znikąd donikąd. Ona jest rzeczywiście budowana po to, żeby była atrakcyjnie turystycznie i wypoczynkowo. I zgoda, po to ona jest. Ale chodzi nam głównie, że nie o takie drogi, nie o ten park rudnicki, tylko o drogi w centrum miasta. W centrum jest najwięcej luk, w centrum jest najbardziej niebezpiecznie, nawet na tych drogach dobrze zbudowanych czy dobrze zrobionych. Wierzcie mi, nie ma tygodnia bez niebezpiecznej dla mnie sytuacji, gdy przejeżdżam ulicą, drogą dla rowerów wzdłuż ulicy Halera. I najczęściej dochodzi do nich, nie nawet na tym skrzyżowaniu ze Smoleńskiego, ale na rondzie. Na rondzie, to jest Bydgoska? Bora Komorowska. Dlatego, że większość kierowców zatrzymuje się nie patrząc na przejście, robi wykroczenie. Tym nie jest to niebezpieczne. Więc trzeba takie coś wyeliminować, a nie no, budować drogi, kurczę, myśleć o prom. Prom jest fajna sprawa, to będzie na turystów. To nie poprawi budowy. Czy rowerowe mieście. Jest to fajne rzeczywiście, ale będzie to pierwsze sezonowo, po drugie nikt nie będzie chciał jechać do pracy i czekać na prom 15 czy 20 minut. Będzie jechał mocno. No oczywiście nie negujemy. Potrzebuje tak, to jest zupełnie coś innego. No, to ma inną rolę do spełnienia i to. Ale skupmy się na tym, żeby to był rzeczywiście ruch rowerowy, ruch alternatywny dla samochodów, dla tramwajów czy dla innych środków. To sam pan projektor powiedział o tym. A nie turystyczne. Tu kolega na jednym ze spotkań powiedział, jeżeli ja będę chciał jechać turystycznie, dla rekreacji, to ja pojadę po nieczynnym torowisku kolejowym. I będę miał wtedy pretensje czy dla siebie. Ale ja nie chcę jeździć po torowisku kolejowym czy torowisku tramwajowym w mieście. Nawet odcinek ten łączności, to WTR, tą trasę wiślaną, tam Krzepisaku, z kawałek bruku, mi to nie przeszkadza. Jest to odcinek kilkunastometrowy, nie róbmy problemu z takich rzeczy. Ale jeżeli taki odcinek będzie kilkaset metrów, mało tego, jeżeli będzie się budowało rzeczywiście. No dobrze, jest płaski, tylko te kostki betonowe, one klekocą parę lat na niektórych odcinkach. Ja nie wiem, czy tak technologia zakłada. Jeżeli tam się nasypie trochę piasku, tam każdy zakręci się, każdy wyłoży. Chyba, że będzie jechał 80 km na godzinę. Więc chciałbym, żebyście Państwo ten pierwszy punkt, atrakcyjność, w ogóle to wyrzucili. To po prostu te poprzednie gwarantują, że to będzie atrakcyjne. Jeżeli tego nie będzie, bo samo. No nie wiem, ten punkt w ogóle mi tam nie pasuje. I to może, mogło to powodować błędy w opracowywaniu tego, moim zdaniem. Panie Wiśniewski, czy pozwoli pan, że uruchomię miasta? Zauważcie panowie, że na niektórych ulicach, na przykład ulicy Halera czy Fosza, prowadzono ruch pieszo-rowerowy na chodnikach. Ja wnioskowałem na sesję Rady Miejskiej już 10 lat temu, aby taki sam ruch prowadzić na ulicy Chełmińskiej, gdzie jest najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Gdyńską. I tam rowerzysta nie ma szans wobec tirów.
Niestety czekam już 12 prawie lat i nie doczekało się realizacji to, o co prosiłem jeszcze byłego prezydenta Wiśniewskiego, aby chodnik na ulicy Chełmińskiej udostępnić również dla pieszych. Wprawdzie ja tam jeżdżę i wielu jeżdżę się po tym chodniku nielegalnie. Policja nie reaguje, Straż Miejska nie reaguje, bo wiedzą, że jest tam najbardziej niebezpieczne miejsce, ale bardzo bym prosił, aby to zalegalizować, aby wreszcie ktoś się znalazł, pan dyrektor szczególnie, który ma władzę akurat w tej kwestii, żeby zgłosić tam jednak radni przegłosowali sprawę pieszo-rowerowego ruchu w tym miejscu. Panie Tomku, bardzo panu dziękuję za przypomnienie tej pierwszej trasy rowerowej w Grudziądzu, która to była ulica Walińskiego. To rzeczywiście jest trasa zapomniana. W tej chwili są tylko ślady po tej pierwszej ścieżce rowerowej biegącej z centrum do Tuszewa, a jednak na rowy to mimo wszystko odnosi, bo jednak ruch dość spory jest w tym terenie, zwłaszcza, że powstały tam nowe budynki. Jeszcze jedna sprawa, ja mam już teraz zapytanie do pana dyrektora, bo ja na sesji sejmiku zgłosiłem interpelację i mi marszałek jeszcze nie odpowiedział. Tu no, krótko powiem, na tej ścieżce cykliści nie rządzą. Chodzi o ścieżkę Wiślaną, to my jako województwo zbudowaliśmy tutaj kosztem 5,5 miliona. Od nas dostaliście ponad 2 miliony złotych do finansowania, znaczy z Unii Europejskiej. Cieszę się, że to powstało, tylko pytanie, czy tak od tej pory już będzie stale? Czy będzie ścieżka nieprzedzielona? Czy będzie pierwszeństwo? Czy rzeczywiście będzie to ścieżka spacerowa, a nie ścieżka rowerowa? Dziękuję. Tam są, one mają swój sposób badania, bo jeżeli chodzi na przykład o atrakcyjność, bezpośredniość, chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli ja powiedzmy samochodem dojeżdżam kilometr, a rowerem muszę nakręcić dwa, w dodatku jeżeli samochodem muszę zatrzymać się 5 razy, a rowerem 20, to nie ma spójności, nie ma bezpośredniości, nie ma konkurencyjności. Skąd nie wzmocnimy, nie ma komfortu, wygody. I chciałbym tu nawiązać do kolejnej rzeczy, o której nie wspominałem jeszcze, a którą na przykład zamierza prowadzić u nas Zarząd Dróg Miejskich. Może panowie inżynierowie wypowiedzą się na ten temat. Jak widzą na przykład sygnalizacje świetlne, które będą wprowadzane u nas w Grudziądzu na skrzyżowaniach? Wygląda to mniej więcej tak. Gdybym jechał jezdnią, będę miał zielone światło i pojadę prosto, natomiast będę jechał drogą dla rowerów, będę musiał się zatrzymać, nacisnąć przycisk, poczekać na następny cykl świateł i ruszyć. Czyli krótko mówiąc, podporządkowuje się je względem jezdni podporządkowanych i jeszcze dodatkowo wymusza każdorazowe zatrzymanie. Czyli krótko mówiąc, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Zgodnie z przepisami, rozporządzeniami dotyczącymi sygnalizacji, sygnalizacja rowerowa nie może być wzbudzana przyciskiem. Jak państwo na to się zapatrują? No to jest taki nasz świeży problem. Zbudzeniowanie się związane z niekorzystnym dla ruchu rowerowego, jeżeli wygląda to w sposób, jak on przedstawił. Ja przepraszam, niekorzystne, to nawet uważam, jest źle dobrane słowo, to jest dyskryminujący sposób dla ruchu rowerowego względem innych pojazdów. Oczywiście. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że na przykład w Kopenhadze sygnalizacja świetlna jest ustawiona w taki sposób, że zielona fala działa wtedy, kiedy podróżujący porusza się z prędkością 30 godzin. Czyli jest to nastawione na rowerzystów i samochody zatrzymują się na światłach, czekają, aż rowerzysta dojedzie i przejedzie. Wspomniał pan o zielonej fali. Czy również nie mylę się, że takie ustawienie sygnalizacji, gdzie przyciskiem trzeba wzbudzać, nawet przejeżdżając przez jezdnię podporządkowaną, tworzy tak zwaną czerwoną falę dla rowerzystów, bo nazywają to ogólnie rowerzyści bardzo popularnie czerwoną falą. Jedzie się wzdłuż drogi głównej, a cały czas trzeba się zatrzymywać, bo zawsze trafiam na czerwone światło, chyba że przede mną akurat ktoś dobrze nacisnąć. To są ustalenia, jeżeli chodzi o ustawienie sygnalizacji świetlnej, to jest to zagadnienie inżynierii ruchu, które trochę wykraczają poza jakby przedmiot naszej koncepcji. Natomiast również możemy je skomentować. I jeżeli taki problem się pojawia, jest przez państwa zgłaszany tutaj właśnie teraz, to również zostanie to poruszone w części inwentaryzacji na przykład, gdzie możemy zwrócić uwagę, że na danym ciągu, na danej trasie istnieje problem wynikający z wykorzystania zburzenia organizacji sygnalizacji, która zatrzymuje rowerzystów.
Dlatego pytam, ponieważ jako Stowarzyszenie Rowerowe Grudziądz dbamy o interes rowerzystów i przede wszystkim chcielibyśmy nie dopuścić do rozprzestrzeniania się tego typu rozwiązań, które owszem są wygodne dla kierowców, ale w tym momencie dyskryminują i hamują wręcz rozwój ruchu, który jest wspierany nawet przez Unię Europejską. Przecież, tak jak powiedział pan prezydent, są duże dofinansowania na transport niskoemisyjny, a w tym momencie no, to jest takie popcinanie troszeczkę skrzydeł. Czy panowie się z tym zgadzają? Tak, zgadzam się. Mógłbym to nazwać dyskryminacją, rozumiem? Czyli jest to dobrze, doprawne słowo? Myślę, że to preferencja, powiedzmy, tak? Ruchu drogowego po... No, czyli tak ładnie ubrana dyskryminacja. Natomiast zwracam uwagę na to, że koncepcja rozbudowy dróg rowerowych nie zajmuje się ustaleniem inżynierii. To nie jest kwestia, w której mamy jakąś decyzję. Wspomniałem, czy możemy na przykład w tej koncepcji ująć listę działań zabronionych przy budowie dróg dla rowerów. Bo jednak okazuje się, że w naszym mieście to, że prawo czegoś zakazuje, to jest troszeczkę za mało. Tak, poruszymy już tą kwestię w prezencji. Dobrze, to ja w dalszym ciągu rozumieją tą potrzebę przeprowadzenia trasy rowerowej z północy na południe. Czy tak, będzie to uwzględnione? Tak, rozumiemy i będzie to uwzględnione. Super. Bo to są bardzo dumne, ciekawe plany. Z opieką te chory będzie statycznie z tego, co się wszystkim cieszę. Ale mam pytanie takie, to póki co, dlaczego nie są ludziącu instalowane, nie wiem, czy słuszne określenie, tak zwane śluzy, o których mówią najnowsze przepisy. Ale śluzy rowerowe. Chociażby właśnie na tym skrzynkami demokratycznym, bo póki co ścieżki nie mamy. Póki co rowerzyści tak naprawdę chcąc przejechać, mówią z północy na południe lub odwrotnie, no najczęściej chcąc szybko się przemieścić, korzystają z ulic. I drugie jest pytanie. Czy tak jakoś, to jest na zasadzie przypadkowości, pojawiają się ostatnio czerwone pasy, gdzie rowerzysta może przejeżdżać rowerem nie schodząc, więc obok przejść na pieszych. Ale logicznie, gdzieś mi tu brakuje logiki, bo są pewne ciągi rowerowe, gdzie tych pasów nie ma. Więc kto i czym i w jaki sposób się kieruje, kładąc te pasy? Dziękuję bardzo. No, ale przyjazdła rowerzystów, tak? To było wymalowane w celu poprawy bezpieczeństwa, żeby ten przyjazd rowerzystów był bardziej widoczny. Tak, panie dyrektorze, ale kierowcy się też przyzwyczajają, że jak tu jest czerwony pas, aha, no to tutaj z tego, ale są przejazdy takie, gdzie nie ma właśnie tego czerwonego pasa. Nasza zostaną uzupełnione w przyszłym roku, tyle ile myśmy środków przeznaczone na ten rok wykorzystaliśmy, po prostu wykonaliśmy. W przyszłym roku będziemy chcieli zamknąć cały temat, po prostu, żeby się... A panie dyrektorze, odnośnie tej śluzy, ja przepraszam, że tak poganiam prawne śluzy. No to znaczy będziemy się powoli też przymierzyć. Myślę, że ta koncepcja jest do tego nam potrzebna, żeby ktokolwiek myśleć o tym dalej i zobaczymy w ogóle, co uda nam się wejść, co nowe rozwiązania unijne i to też nam pokaże, w jakim czasie będziemy w stanie zrealizować te założenia koncepcyjne. Jeżeli by udało się pozyskać na tym transport niskoemisyjne 10 milionów złotych, myślę, że w tej 6-latce, bo 7-latce dokładnie, 15-20, byśmy w stanie zrealizować ponad połowę tych założeń koncepcyjnych, które są założone. Za te pasy malowane na czerwono dziękujemy bardzo, rzeczywiście to jest na plus działanie. Poprosimy takich więcej, na przykład tam, gdzie są nieciągłości dróg dla rowerów, ulica Chełmińska, ulica Śniadeckich, ulica Korczaka, tam, gdzie są wszelkie nieciągłości, jest masa, Porza, tak, takie by się przydało w ciągach rowerowych jeszcze, żeby wyraźnie podkreślały ciąg drogi dla rowerów, czyli jakby taki środek zaradczy. Znaczy, jeżeli mogę uzupełnić, jeżeli chodzi o nawierzchnię z Kostki, to tego nie da się zrozumieć, ponieważ na łączeniach tej Kostki ta farba grubowarstwowa będzie odpadała, więc będziemy starać się wymieniać nasze pomocy. Ale nawet gdyby były same białe przejazdy, tak jak zrobiono na wyjeździe z Mariny, to też poprawia bezpieczeństwo. Wyraźny przejazd dla rowerzystów, znak poziomy P11, żeby takie się pojawiały. Tam, gdzie mimo wszystko nie jest... Nie będzie problemu. Pani, chodzi o ciężko warto odmrożone. Dziękuję. Najładniejsza droga rowerowa w mieście, no jest bardzo poważny mankament. Mianowicie skrzyżowanie z ciągami pieszych, szczególnie na przystankach autobusowych. Rowerzysta jedzie po drodze rowerowej, raz ma prędkość 30 km na godzinę.
godzinę, autobus się zatrzymuje, ludzie wysiadają z tego autobusu, no i nieszczęście gotowe. Czy nie można by było wzorem innych miast poprowadzić tej drogi orzechowej za Wiatrą? To jest bardzo, bardzo proste rozwiązanie. Z tyłu za Wiatrą idzie sobie droga rowerowa. Jeszcze wysiadając, najpierw ma możliwość wykazania tego impetu wysiadania, prawda? Ma, wsiadając z kolei, no ma wiatę zaraz przy podjeżdżającym autobusie, a w momencie, kiedy między wiatą a przystankiem jest droga rowerowa, to jest makabryczne rozwiązanie. Dziękuję. Uwzględnia pan? Oczywiście. Wszystkie projekty o przystankach autobusowych dążymy do tego, żeby prowadzić drogę rowerową za wiatą. Będziesz zostawić przestrzeń akumulacyjną bezpośrednio przy krawędzi przystankowej dla mieszkań. Także jak najbardziej to jest wygodne. Jeszcze mam takie pytanko, bo są geografie, gdzie trzeba zjechać na ulicę i tak dalej, żeby to były właśnie takie rozwiązania, które są teraz sąsiedni rząd, wjeżdżając na ulicę konstytucyjną, mają ścieżkę rowerową, a nie jak na Kalinkowie, wjeżdżając ścieżką rowerową, napotykam podwójną ciągłą linię i nie mogę jechać na ulicę tak naprawdę. I jak mam jechać dalej? Drugi przypadek, to już może nie jest nasz Grudziądzki, ale Grudziądzanie z niego korzystają. Zgodnie z kodeksem jadę drogą przez most, jadę jezdnią, za mostem zaczyna się ścieżka rowerowa i 20-centymetrowy krawężnik. Trzeba się zatrzymać, żeby wejść. Przypadek mieliśmy niedawno, kolega tak jechał, zatrzymał się, samochód za nim się zatrzymał, następny już nie zdążył. I po prostu to być może nie zaczyna się ścieżka rowerowa praktycznie, jeździć na to dalej. A to jest bardzo ruchliwy odcinek ulicy. Nie tyle pytań, ale tam w tym projekcie były przedstawione, czy są przedstawione takie punkty do najszybszej realizacji. Jednym z takich jest połączenie, no może to nie jest północ-południe, bardziej wschód-zachód, znaczy ogólnie rzecz biorąc osiedla blisko centrum miasta, newralgiczny punkt, ulica Halera koło teatru, brak tam jakiejkolwiek ciągłości, normalnie przejechać nie można, w związku z tym brak tego pierwszego punktu, co mówił panowie, ujęliście atrakcyjności. No właśnie, jak jest przewidywana kolejność do realizacji, bo jest to odcinek stosunkowo nieduży, jeżeli chodzi o odległość, a poprawiałby radykalnie połączenie z centrum miasta i dalej, gdyby był istniał ten ciąg nad Trynką z północną częścią zarządu. No łącznie, krótko mówiąc, połączenie lotów od północy miasta do wylotu w kierunku wschodnim. Byłby jeden, kilku, a nawet kilkunastokilometrowy ciąg. Wystarczyłoby poprawić tam połączenie dosłownie kilkudziesięciu, no, mniej więcej jak 300 metrów. Głównie chodzi ten odcinek od, powiedzmy, szkoły tego dawnego technikum magicznego do teatru. Tam można sobie poradzić jadąc już w rogu Hermana, ewentualnie dalej. Ale ten odcinek, no, po prostu nie ma tam dobrego rozwiązania. Myślę, że priorytetem, jeżeli chodzi o tą koncepcję, to będzie realizacja. Aha, no tu koleżanka z zarządu odpowiada, że jeszcze został znak, ale myślę, że to taka zmiana kosmetyczna powinna być, ale jest kontynuacja faktycznie, o którą prosiliśmy, ale słupy zostały zabetonowane w powierzchni drogi wierzchniowej. To znaczy przedstawimy te znaki, to na pewno to jest ten, ale w ogóle ten odcinek jest przewidziany w koncepcji też do realizacji. No myśmy zgłaszali też takie prośby, tutaj nawet miałem z panem Rządkowskim, że tak mam taką obietnicę miałem od pana Rzutkowskiego, że pewne znaki, które pisałem, tam sporo punktów zgłaszałem i tak naprawdę zostały dwa znaki usunięte z 10, które pan Rzutkowski obiecał. No tak troszeczkę strasznie wolno to idzie. Naprawdę byłoby to fajne, gdybyśmy prosili na przykład, są łuki przy rondzie Dmowskiego, nowa droga dla rowerów w ramach przebudowy torowiska robione. Fajnie niektóre elementy, oprócz nierównej nawierzchni, ale niektóre elementy są naprawdę fajne. Zakręty, to już Państwo wiedzą, że przydałyby się tam poszerzenia, bo już Państwo na przykład wykorzystali tą wiedzę w Konstytucji 3 maja, ale żeby znaki na zakrętach, bo rowerzysta się przecież pochyla, zajmuje więcej powierzchni, nie stały w minimalnej odległości 20 cm, które zakłada prawo, tylko odsunął się na 50, a nawet na metr. Tam jest dużo miejsca. To jest bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa. Dobrze. Dziękuję. Podwieszona klatka albo przyprawa drogowa. Czy to tak jest uwzględnione w koncepcji? Czy będzie uwzględnione? To są dwa warianty, które przedstawiliśmy tutaj z Zarządem Dróg Miejskich do rozważenia.
I tak naprawdę decyzja, czy wybór, czy realizacja, ewentualnie na przykład w jakim terminie, czy w jakiej formie dokładnie, czy na przykład przeprawa promowa miała być sezonowa, czy ciągła, czy w inny sposób. A czy to nic nie jest, jak ciągła przeprawa promowa? To już... Wolimy ciągłość, jeżeli chodzi o takie na stałe, czyli na moście, jeżeli mamy wybierać między turystyczną wersją, a wersją taką potrzebną. Prawą promową, jeśli ona przez dużą część roku nie ma w Wiśle, w Polsce i na innych rzekach. I poza tą kładką przyczepianą do mostu nie istnieje żadna inna alternatywa. I też taki apel do władz miasta, nie można się wykpić tym, że polskie linie kolejowe się nie zgodzą na coś takiego, bo to nie jest państwo w państwie i każdy ma swoich szefów i prezydent miasta, wiceprezydent jeżdżą w sprawie dróg do Ministerstwa Infrastruktury, nie wiem, czy za problem pojechać w tej sprawie. To wszystko. Jak ochronnie? Prowadzona jest myślana trasa rowerowa, to już też jak się tak będzie nazywać, przez lasek garnizonowy w dół, prawda? Prowadzi dalej Zawiszy Czarnego i mieszka aż do Rybnika, tak? A oznaczenie Wiślanej Trasy Rowerowej na ulicy 18 Pułku Łanów jest w lewo. No dlaczego ona nie koreluje ze szlakiem? Dlaczego to? To się nazywa Wiślana Trasa Rowerowa, a to co państwo zrealizowaliście, a znaki temu przeczą, bo prowadzą dalej do Nowej Wsi, kierunku oczyszczalni i dalej do pasy. Ale jakie znaki? Znaki oznaczające Wiślaną Trasę Rowerową. To szlak turystyczny był oferowany przez marszałka. Czyli Wiślana Trasa Rowerowa schodząca na dół do regionów, to jest inna Wiślana Trasa Rowerowa niż ta, co prowadzi do pas, tak? Założenie nie miało nic wspólnego. Ta nazwa jest akurat zbieżna, ale... Przypadek? Dobrze. A czy w ogóle był rozpatrywany taki wariant, żeby poprowadzić przez las, bo tam jest bardzo ładna droga, ścieżka leśna, tą drogę Wiślaną Trasę Rowerową, już nie wiem którą, w kierunku pas. No to nasze... To znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o prace planistyczne przy tym zadaniu, bo my jako Zarząd Dróg Miejskich i jeżeli chodzi o prace planistyczne na ten temat, to nic nie. Przy okazji chciałbym podziękować za wyprostowanie tych paskudnych zakrętów, tam lub na skrzyżowaniu Mieszka i Zawiszy Czarnego. Proszę bardzo. Jeżeli mogę podsumować to spotkanie, mam wielką i ogromną prośbę do Państwa, Panie Tomku, szczególnie do Pana jako przedstawiciela, żebyście Państwo jak najwięcej tych uwag przekazali. To jest ten moment, żeby po prostu jak najwięcej uwzględnić Państwa uwag i sugestii odnośnie jeszcze przeredagowania tego naszego planu wskazanego przez projektantów, żeby ta ostateczna koncepcja jakby uwzględniała nasze wspólne cele, żeby później na etapie zlecania projektów już budowlanych odpiera się tą koncepcją, jak już tym prawidłowym jakby kierunkiem działań w naszym mieście. Znaczy, drobna uwaga do tego, żeby się nie sugerować ilością, powiedzmy, głosów na daną rzecz, bo załóżmy, jeśli Tomek